smakkujaw.pl Zielony sos do mięs i ryb. Przyrządzimy dzisiaj pyszny zielony sos, który pasuje do wszelkiego rodzaju mięs, zwłaszcza pieczonych i grillowanych. Przyrządzenie tego sosu jest bardzo prostą sprawą. Będziemy jedynie siekać nasze składniki. A zatem potrzebujemy 2 pęczki zielonej pietruszki, 1 pęczek szczypiorku, 1 cebulkę i pół główki czosnku. Będzie potrzebny także olej kujawski oraz sól i pieprz do przyprawienia naszego sosu. Czosnek drobno siekamy. Jak najdrobniej, można go oczywiście przecisnąć również przez praskę, ale ja tutaj dzisiaj go tak posiekam. Czosnek siekamy jak najdrobniej, wtedy on lepiej uwolni swoje aromaty. Kroimy cebulkę najdrobniej jak potrafimy. Ponieważ nasza pietruszka ma grube łodygi, więc my wykorzystamy jedynie listki. Oberwaliśmy już wszystkie listki i teraz zabieramy się za siekanie naszej pietruszki. Staramy się jak najdrobniej pokroić pietruszkę. Uporaliśmy się z pietruszką. Teraz już ostatnią rzecz, którą musimy posiekać, to nasz aromatyczny szczypiorek. Też staramy się posiekać jak najdrobniej. Posiekany szczypiorek przekładamy do miseczki. I teraz zsuwamy czosnek, zsuwamy cebulkę. Zaraz dolejemy oleju i na końcu przyprawimy pieprzem i solą. Dolewamy oleju kujawskiego, tak żeby przykryć całą naszą zieleninę. Jeszcze odrobinę. O, i tyle już wystarczy. Przemieszamy, żeby nam się składniki ładnie połączyły, wszystko nam pięknie pachnie. I za moment doprawimy solą i świeżo zmielonym pieprzem. O, i możemy już dosolić. Już sól nam się rozprowadziła i teraz pieprzymy. Zawsze przyprawiamy na końcu. Tyle powinno chyba już wystarczyć. Ach, pięknie pachnie świeżo zmielony pieprz. Jeszcze raz to wszystko dosyć dokładnie przemieszamy. Przykryjemy folią spożywczą i włożymy na kilka godzin do lodówki. Żeby aromaty z wszystkich tutaj poszczególnych produktów się połączyły, przemieszały. Sos już mamy gotowy, wyjęliśmy po kilku godzinach z lodówki, ładnie nam się wszystkie smaki przygryzły. Ja dzisiaj podam go z grillowanymi befsztykami. Życzymy smacznego!